Wysoka Rado, Szanowni Państwo, otwieram obrady 59. nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Jarosławskiego. Sesja została zwołana w trybie artykułu 17 Statutu Powiatu Jarosławskiego na wniosek Zarządu Powiatu Jarosławskiego. Witam starostę jarosławskiego, pana Stanisława Kłopota. Witam wicestarostę, pana Mariusza Trojaka. Witam wiceprzewodniczących Rady, panią Grażynę Strzelec i pana Andrzeja Wyczapskiego. Witam członków zarządu powiatu, witam sekretarza powiatu panią Bożenę Gmyrek oraz skarbnika powiatu panią Agnieszkę Mroczkę. Witam panie i panów radnych, witam pracowników naszego starostwa, witam wszystkich państwa oglądających relacje z naszego dzisiejszego posiedzenia. Informuję, że stosownie do zapisu artykułu 15 ust. 1a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym obrady Rady Powiatu Jarosławskiego będą każdorazowo transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Transmisja obrad dostępna jest w sieci internet, natomiast nagranie z sesji zamieszczone będzie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem bip.jaroslawski.pl. Przystąpimy do stwierdzenia prawomocności obrad. Proszę państwa radnych o potwierdzenie obecności poprzez naciśnięcie przycisku kworum. Nie ma. Jest. Już. Dziękuję bardzo. Na podstawie listy obecności i potwierdzenia udziału w sesji stwierdzam prawomocność obrad oraz zdolność Rady do podejmowania prawomocnych uchwał, gdyż w tej chwili w sesji uczestniczy 23 radnych, a więc ponad 50% ustawowego składu Rady. Punkt trzeci, przedstawienie porządku obrad. Państwo radni otrzymali przy zaproszeniu na dzisiejszą sesję porządek obrad. Czy w sprawie proponowanego porządku ktoś z państwa radnych pragnie zabrać głos? Zgłoszeń nie widzę, wobec powyższego przystępujemy do realizacji porządku obrad. Punkt czwarty porządku obrad. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2023 rok. Jest to projekt numer 59, łamany przez 1. Proszę starostę jarosławskiego, pana Stanisława Kłopota, o przedstawienie projektu uchwały. Bardzo proszę, panie starosto. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, Wysoka Rado. Przed przedstawieniem porządku obrad chciałbym bardzo podziękować panu przewodniczącemu za zwołanie tego posiedzenia. Wynika to z tego, że w końcówce grudnia otrzymaliśmy te środki, które przeznaczone są na przewozy autobusowe i dofinansowanie do biletów i stąd potrzeba wprowadzenia tych środków do naszego budżetu. Także dziękuję bardzo panu przewodniczącemu. Dziękuję również Wysokiej Radzie za obecność, za frekwencję. Przechodząc do uchwały, w paragrafie pierwszym zwiększamy plan dochodów powiatu jarosławskiego, budżetu powiatu jarosławskiego na 2023 rok o kwotę 13 759 117 zł i 84 groszy. Na tą kwotę składa się 2 300 000 zł. Jest to dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące. Dotyczy to, tak mówiąc kolokwialnie, dofinansowania do biletów ulgowych. Jest tutaj aneks do stosownej umowy i drugą kwotą są to pieniądze udzielane, są dofinansowanie do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, to jest fundusz autobusowy, czyli dofinansowanie do tych linii nierentownych, które jest to już kolejne rozdanie, że tak powiem kolokwialnie. Szanowni Państwo, są to pieniądze, które umożliwiają zapewnienie, pieniądze rządowe oczywiście, które umożliwiają uzupełnienie tych kursów, na których jest słaba frekwencja,
i są one nierentowne, czyli nie kalkulują się przedsiębiorcom do kursowania w warunkach komercyjnych i stąd ten fundusz i to dofinansowanie, co umożliwia przeciwdziałanie wykluczeniu komunikacyjnemu, bo wydaje się, że dzisiaj no, nie ma problemu, że są, każdy posiada samochód, jednak są osoby, które korzystają z przewozów autobusowych i niejednokrotnie jest to jedyna możliwość dojazdu, czy na zakupy, czy do lekarza, czy w innych celach, które są niezbędne. I stąd po raz kolejny został złożony wniosek i kwota tego dofinansowania to jest 10 292 620 zł i 80 groszy. Tutaj, jak zapewne Państwo pamiętacie, wymagany jest wkład własny i ten wkład własny zabezpieczamy jako powiat na kwotę 1 166 497 zł i 4 groszy. Tutaj wprowadzamy te środki z wpływów z opłat eksploatacyjnych za wydobycie gazu. Mówię o wkładzie własnym w tej chwili. Suma summarum, Fundusz Przewozów Autobusowych plus dopłaty do biletów plus wkład własny powiatu daje tą kwotę, którą wymieniłem na wstępie omawiania tego projektu uchwały. I bardzo, bardzo proszę Wysoką Radę o przyjęcie zaproponowanego projektu uchwały. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo Panie Starosto. Przedstawiony przez Pana Starostę projekt uchwały opiniowała Komisja Infrastruktury imienia Powiatu oraz Komisja Budżetowa na wspólnym posiedzeniu. Tak. Proszę Przewodniczącą Komisji Infrastruktury imienia Powiatu Panią Tatianę Korzak-Siara, prowadzącą obydwie komisje, posiedzenia obydwu komisji, o przedstawienie opinii obydwu komisji. Bardzo proszę Pani Przewodnicząca. Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, Panie Starosto, Wysoka Rado. W dniu dzisiejszym na wspólnym posiedzeniu Komisja Infrastruktury imienia Powiatu oraz Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały na druku numer 1. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo Pani Przewodnicząca. Otwieram dyskusję w tej sprawie. Jeśli ktoś z Państwa chciałby zabrać głos, to bardzo proszę. Bardzo proszę Pan Radny Wysocki. Panie Przewodniczący, Panie Starosto, ja mam takie pytanie, bo tutaj w uchwale mamy w paragrafie w dziale 600, rozdziale 60003 i paragraf 2330 kwotę 2 300 000, a mamy w tym samym dziale w budżecie mamy 2 100 000. Z czego to wynika? To jest jedno pytanie, a drugie pytanie. My dofinansujemy środki finansowe naszego powiatu tam w granicach 9,50, no to prawie 10% do transportu nieopłacalnego jako wkład własny, ale obsługujemy Bieszczadzki powiat, Lubaczowski i Przeworski. Jakie są udziały w tej dotacji będzie ten udział własny tych powiatów, bo no, my nie będziemy finansować tamtych powiatów, tak mi się wydaje. Czy jest to jakaś uchwała dopłaty do wozokilometrów powiat lubaczowski, bieszczadzki i lubaczowski? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Panie Starosto, czy będzie Pan odpowiadał? Tak, oczywiście, jeśli można, Panie Przewodniczący. Więc w kwestii pierwszego pytania, te 2 300 000 złotych, tak jak wspominałem, to są dopłaty do biletów ulgowych, gdzie tutaj nie ma w roku 2023. W roku ubiegłym mieliśmy 2 100 000 złotych. To jest ta różnica. To, co Pan Radny podaje, to są dane z roku ubiegłego dotyczące 2 100 000 złotych. Tak.
Jeżeli się mylę, no to proszę mi to naprawdę wyjaśnić, bo ja mam duże przed sobą i tutaj w tym paragrafie, dlatego że zapytałem, że mam tu przed sobą budżet na 2023 rok, któryśmy ostatnio zaopiniowali i pisze wydatki w grupie 1100, to co tutaj i w tych uchwalach pisze 2 100 000. Dlatego jest takie moje pytanie, jeżeli jestem w błędzie, to proszę mi pokazać, że w budżecie jest 2 300 000. No przecież ja nic innego się nie pytam, mogę się mylić przecież. No. Chciałbym ogłosić przerwę do czasu wyjaśnienia tej sytuacji. Bardzo proszę, 5 minut przerwy. Ewentualnie ja się odniosę do tych pozostałych pytań. Jeżeli no bardzo proszę. Jeżeli pani skarbnik zdąży, to ogłosimy. Nie zdąży, to ogłosimy przerwę. No, jeśli zdąży, to bardzo będziemy proszę kontynuować. Bardzo proszę, panie starosto. Więc padło tutaj pytanie ze strony pana radnego o partycypację w kosztach ze strony innych powiatów. Ja przypomnę genezę Funduszu Przewozów Autobusowych, że tutaj porozumienie było spisane, bo są spisane stosowne porozumienia zarówno z powiatem, bo powiat bieszczadzki jest rozliczany na innych zasadach, bo tam jest związek powiatowo-gminny, który zgłasza również wniosek o do tego Funduszu Przewozów Autobusowych i oni się rozliczają również z naszym oddziałem PKS-u, który tam funkcjonuje na niektórych powiatach. Natomiast jeżeli jesteśmy zaczniemy może od naszego powiatu, bo też mieliśmy deklarację ze strony poszczególnych gmin, że będą partycypowały w kosztach ponoszonych na dofinansowanie, czyli ten wkład własny do dofinansowania w granicach 10% do przewozów autobusowych ze strony naszych gmin. W pierwszym roku chyba dwie gminy, jak się nie mylę, wywiązało się z tego porozumienia, które były spisywane. W następnych latach no, gminy stwierdziły, że prawdopodobnie no, powiat, który jest właścicielem spółki PKS, więc powinien ponosić te koszty i tutaj no niestety nie mamy tej partycypacji w kosztach. Natomiast jeżeli idzie o powiaty lubaczowski, powiat przeworski, gdzie również kursują nasze autobusy z naszego PKS-u, więc tutaj część samorządów, bo zwracaliśmy się z pismem zarówno do starosty przeworskiego, jak i lubaczowskiego. Ze strony przeworska nie otrzymaliśmy, w kontekście tych porozumień, które były zawarte, nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi. Natomiast ze strony powiatu lubaczowskiego otrzymaliśmy odpowiedź, że odbędzie się spotkanie poszczególnych gmin z powiatu lubaczowskiego w starostwie i będą rozmawiali o partycypacji w kosztach. Z tych informacji, które otrzymaliśmy od pana starosty, na tą chwilę gminy również nie poczuwają się do partycypacji w tych kosztach. W tym piśmie myśmy zaznaczyli, że jeżeli takiej partycypacji nie będzie, to po prostu wycofiemy się ze złożenia, z funkcjonowania bynajmniej części tych połączeń, które są realizowane na terenie powiatu lubaczowskiego, ponieważ wychodząc również, założenie jest takie, że skoro powiat jest właścicielem PKS-u, który korzysta z tych funduszy, no to prawdopodobnie ma bardzo duże profity z funkcjonowania tego, w związku z powyższym powinien sam to pokrywać. Tak upraszczając w tym momencie, ale tak jak wspomniałem, w tym piśmie zaznaczyliśmy, że jeżeli nie będzie partycypacji w kosztach ze strony powiatu lubaczowskiego, to wówczas no, ograniczymy ilość linii. Ale wniosek złożyliśmy, ponieważ na moment składania wniosku nie mieliśmy jeszcze odpowiedzi ze strony czy jednego powiatu, czy drugiego, więc wniosek został złożony na całość.
chcąc podpisać umowę, my musimy te środki zabezpieczyć. Teraz będziemy przeprowadzali szczegółową analizę pod kątem, które linie są dla nas istotne, bo oni jeszcze jedną rzecz kalkulują, mianowicie, szanowni państwo, wszyscy wiedzą o tym, to może ja sobie przerwę, wyjaśnię się do pierwsze pytanie w sprawie budżetu, a ja dokończę. Ogłaszam przerwę, 5 minut. Wznawiam obrady. Bardzo proszę, pan starosta, o kontynuację. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, Wysoka Rado. Ja postaram się wrócić do tego toku rozumowania, które przedstawiałem wcześniej, więc skończyliśmy na tym, że wymienialiśmy pisma z powiatem lubaczowskim i złożyliśmy wniosek na całość. Żeby podpisać umowę, musimy zabezpieczyć te środki własne. Natomiast jeżeli ta sytuacja będzie się utrzymywała, jeżeli tu nie zmieni się stanowisko, będziemy podchodzili do tego w ten sposób, że na pewno część tych linii, które realizujemy na terenach ościennych, czyli nie na terenie naszego powiatu, będzie obcinana. Czy wszystkie? Raczej nie, bo tutaj też nasi sąsiedzi mają świadomość, że część tych linii, które funkcjonują,
są dla nas istotne, ponieważ przypomnę, że określony odsetek uczniów, którzy chodzą do naszej szkoły, do naszych szkół, z naszych jarosławskich szkół, pochodzi z powiatu lubaczowskiego i tutaj też mają świadomość, że to jest w naszym dobrze pojętym interesie. I jeżeli byśmy wycofali te kursy, to czy część z tych kursów, to na pewno odbije się to na funkcjonowaniu naszych szkół, czy też możliwości dotarcia uczniów naszych szkół z terenów powiatów ościennych do szkoły. I no, proszę Państwa, przyjmujemy tą formę dofinansowania, która jest, ponieważ wniosek był składany kompleksowo. Natomiast będziemy szczegółowo analizowali poszczególne kursy, jeżeli to w naszej ocenie będą kursy, z których można będzie zrezygnować, także będziemy się z tego wycofywać. Oczywiście to zmniejszy kwotę dofinansowania i automatycznie też zmniejszy to dofinansowanie, które dostajemy, ale zmniejszy się też wkład własny. Także to będziemy analizowali, ale mówię o sytuacji aktualnej, która jest. Powinno być tak, że każdy z powiatów powinien proporcjonalnie do ilości kursów, do kosztów tych kursów na poszczególnych powiatach powinien również dokładać, bo takie było zawarte porozumienie na etapie wprowadzania funduszu przewozów autobusowych. Niestety od pewnego czasu nie jest to realizowane, ale tak jak wspomniałem, składając wniosek nie mieliśmy jeszcze takiej wiedzy, czy będzie to współpartycypacja w kosztach, czy nie. W związku z tym wniosek złożyliśmy. Żebyśmy mogli podpisać umowę, musimy środki zabezpieczyć. Jak to będziemy realizowali? Będziemy szczegółowo analizowali poszczególne kursy i to, co będzie możliwe na pewno. Zresztą myśmy ostrzegali przed tym w piśmie, które zostało wystosowane do powiatu lubaczowskiego. Bo tak jak wspomniałem, powiat przeworski nie zareagował na nasze pismo w ogóle. A powiat lubaczowski próbował odpisywać, to będziemy to analizowali na bieżąco i ewentualnie obcinali te kursy, które w naszej ocenie są zbędne. Jeżeli nie chcą dopłacać, to wychodzą z założenia, że te kursy są im niepotrzebne. Także. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos w tej sprawie? Zgłoszeń nie widzę. Przystępujemy do głosowania nad uchwałą. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem uchwały, proszę nacisnąć przycisk. Zielony to jest przeciw, proszę nacisnąć przycisk. Czerwony to się wstrzymał, proszę nacisnąć przycisk. Żółty. Głosowanie zakończone. Dziękuję bardzo. Podaję wyniki. Za podjęciem uchwały oddano 23 głosy, nikt z Państwa radnych nie był przeciw, nikt też się nie wstrzymał. Stwierdzam wobec powyższego, że uchwała została podjęta jednomyślnie. Punkt 5 porządku obrad, zakończenie obrad. Wobec wyczerpania uchwalonego porządku zamykam obrady 59. sesji Nadzwyczajnej Rady Powiatu Jarosławskiego. Bardzo dziękuję Państwu za uczestnictwo. Do widzenia.